Dobra. Okej. Dobrze. Cóż, moi drodzy, witam Was po dłuższej przerwie. Można powiedzieć, że po takim długim majowym weekendzie, może, ale nie najdłuższym, bo jeszcze ten najdłuższy się ciągnie dla niektórych, aż do niedzieli włącznie. Ale no, to taki mega, mega weekend. No, mam nadzieję, że fajnie ten czas spędziliście, że dużo relaksu. Zresztą widzę uśmiechnięte twarze, przynajmniej te, co widzę, więc to super widocznie było. No i to, dla niektórych działeczka się ruszyła już nie mocno, dla innych jakiś wyjazd gdzieś tam był. Także no fajnie, super, super. Potrzebny wypoczynek, potrzebne oderwanie się, potrzebny relaks. Dziś oczywiście czwartek i czwartek z Noni, czwartek z działaniem Noni, z efektami Noni, z historią Noni. Więc to ten dzisiejsze spotkanie poświęcamy na to, ale zanim jeszcze pójdziemy dalej, rozpocznijmy od tego, co się będzie działo 13. 13. Była piosenka Piękniejszy jest świat 13 od morza do Tatr, ale to była piosenka 13, to bardzo dobra data, bo się dużo dobrych rzeczy dzieje, a szczególnie 13 maja teraz, 13 dnia miesiąca maja w Łodzi o godzinie 13. 13, 13, słuchajcie, to jeszcze jedna brakuje. Spotykamy się na spotkaniu osób, które zajmują się tematem Noni, które sprawiają, żeby dzielą się tym tematem Noni, robią wiele, wiele, wiele rzeczy fajnych dotyczących samego Noni. Także spotykamy się, będzie to świetne spotkanie, będą świetne wykłady. Mówię, że będą świetne, bo znam wykładowczynię, więc tutaj nie ma o czym mówić. Na pewno będzie mega. Jak ktoś jeszcze nie planował, to warto zaplanować. Sobota, więc dzień taki, w którym można sobie spokojnie jakoś tam czas tak ustawić, żeby do Łodzi przyjechać. Szczegóły są na grupie naszej, więc myślę, że każdy z Was, jak tutaj jesteście, jest na grupie, więc super, to trzeba i korzystać z tego wszystkiego, co tam Kasia daje. No i to ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście miesiąc się rozpoczął. Rozpoczął się tymi wolnymi dniami, ale tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o zamówienia, to nie widać, że to były wolne dni. Przynajmniej jak patrzę, to naprawdę tego jest dużo. Jak na początek to ostro poszło. A maj się zakończył bardzo dobrym wynikiem, no jakby kolejnym rekordem, więc to jest. No idziemy, cały czas idziemy do przodu. To wszystko gdzieś tam faluje. Mamy nowego, pewnego buildera. Heniu został z obrotem 22 czy 23 skrzynek nawet. Także Szecheniu Kośnie, gratulacje, bo to jest świetna sprawa. Walczył, wywalczył i to jest to. I co, moi drodzy? I przejdźmy może już do tego, jakby do tego tematu, dla którego się tu spotykamy, czyli Noni, działanie, efekty. No i chyba tradycyjnie poprosimy Zuzię o coś naukowego na początek, prawda? Nie zostawiamy tego na deser, dajemy to na sam początek. Tak, najtrudniejsze rzeczy na początek. To ja dzisiaj to miałam dylemat właściwie, bo to znaczy nie z może z przygotowaniem, bo ja właściwie to cały czas tam siedzę w tych tematach. Ostatnio w ogóle fermentacji. Poruszam się wśród bakterii fermentacyjnych. Nawet Iwenowi zadałam pytanie, czekam na odpowiedź. Poczekam, no. Ale powiem wam, że jest to coś niesamowitego. Ta roślina nie przestaje mnie zadziwiać i wydawałoby się, że nawet jak czegoś nie pamiętam, no bo rzeczywiście nie wszystko się pamięta tak na strzelenie z palca, to jeden rzut oka wystarczy, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć i wydaje nam się, że my wszystko wiemy, co tam jest, jak to działa i w ogóle nic nie ma takiego, co by nas zaskoczyło. No a okazuje się, że jednak jak trochę bardziej wgłębimy się w temat, to jednak są takie rzeczy, które są zadziwiające dla nas w Noni. I powiem wam coś takiego, że taka refleksja mi się zrodziła, że my jesteśmy przyzwyczajeni, zresztą ja troszkę się przyłożyłam do tego, że jeżeli mówimy, że na przykład ma działanie przeciwzapalne albo przeciwnowotworowe, wymieniamy tam jakieś tam polifenole, co jeszcze, antrachinony, damnakantal, norbamnakantal i wymieniamy, i wymieniamy. Oczywiście moja ulubiona skopoletyna.
i wiemy. A okazuje się, że to nie tak jest do końca. Bo trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Proponujemy ludziom i sami używamy noni i uzyskujemy jakieś takie nawet spektakularne wyniki. No dobrze, ale jak to jedna roślina spowoduje to, że nagle nastąpi remisja na przykład w chorobie nowotworowej, nie? No co tam takiego jest? Jeden składnik, dwa składniki? No co tam może być? A no właśnie, jak się wgłębimy w temat, to okazuje się, że każda roślina to ma, powiedzmy, no 90% roślin, nie tylko noni akurat, ale w noni jest to szczególne. Są tak zwane endofity. Endofity to są takie albo bakterie, albo grzyby, mogą być też wirusy, które są w tej roślinie i nic tej roślinie nie robią. Wręcz nawet badania potwierdzają synergię z owocem noni, bo akurat był owoc noni i badano endofity, które tam funkcjonują w tej roślinie, w tym owocu. I wykazano, że te endofity, czyli właśnie akurat te bakterie, które tam są, to one nie szkodzą, nie tylko, że ludziom nie szkodzą, one nie szkodzą tej roślinie. No to po co one są? No, one pełnią funkcję obronną. I my też się przyzwyczailiśmy do tego, że o, iridoidy, system odpornościowy i obronny noni jest. No bo tak jest, rzeczywiście. Ale są też jeszcze inne substancje, czy inne organizmy, tak jak są endofity, mikroorganizmy, które powodują właśnie to, że to noni jest bardziej odporne i jest w ogóle trudne do zniszczenia tak naprawdę przez warunki atmosferyczne, czy jakieś kataklizmy środowiskowe. Ale te endofity jeszcze coś innego robią. One potrafią tworzyć dodatkowe substancje. Naukowo to się mówi metabolity wtórne. To znaczy, to są substancje, które jakby nie biorą udziału w budowie tej rośliny, ale pełnią określoną funkcję. Na przykład właśnie funkcję taką przeciwbakteryjną, na przykład. I właśnie te endofity produkują różnego rodzaju substancje, które okazało się, badania wykazały, że one mają działanie cytostatyczne, czyli które mogą być wykorzystane jako w chemioterapii, które są substancjami przeciwbakteryjnymi, ale nie tylko tak o przeciwbakteryjnym, no, bo ja jestem chora na grypę, więc przeciwbakteryjne, ale Escherichia coli, bardzo poważna bakteria, Salmonella, bardzo poważna bakteria, gronkowiec złocisty, niezwykle trudny do opanowania. I właśnie to są substancje jakby wytworzone, wyprodukowane przez właśnie te endofity. Pomijając to oczywiście, że samo noni jako noni ma te przeciwzapalne, te wszystkie antyoksydanty i tak dalej, jak najbardziej. Ale zobaczcie, ile substancji, ile związków, jakby fitoskładników działa na jeden jakiś problem zdrowotny. Jeden problem zdrowotny to jest bombardowany przez bardzo wiele składników. No teraz jeszcze nam te endofity doszły, no ja jestem w ogóle zadziwiona tym. Znaczy, może nie samymi endofitami, ale badaniami nad noni właśnie w kierunku tych endofitów. Mało tego, jedna z grup tych endofitów bakteryjnych, bacillusy, okazało się, że ona ma właśnie działanie przeciwnowotworowe, które to są skuteczne w nowotworze jajnika, sutka, płuc, piersi. Mało tego, również wytwarzane są takie substancje, takie związki chemiczne, fitoskładniki, no fitochemiczne, które się nazywają pirazyny. Pirazyny, ja to sprawdziłam dokładnie, co to jest te pirazyny, bo mówię, no pirazyny to tak naprawdę to, jak pierwszy raz przeczytałam, to nic nie mówi. Pirazyny, okazuje się, że one są stosowane, są znane te substancje, one są stosowane w farmacji jako taki produkt do leku przeciwgruźliczego na przykład. A były badania, które dowodziły, że noni ma działanie przeciwgruźlicze. Pamiętasz, kiedyś mówiliśmy o tym.
No i teraz się zastanówmy, co takiego działa, że przeciwzapalne te składniki, jeszcze do tego te pirazyny dochodzą, które właśnie te endorfiny produkują. I również te pirazyny mają działanie właśnie przeciwnowotworowe też. No, więc na jeden problem jest bombardowany tak naprawdę przez bardzo wiele składników, które znajdują się w noni, i dlatego możemy śmiało powiedzieć, że to działanie jest naprawdę no, spektakularne wręcz czasami. Szybkie, skuteczne, no oczywiście zależy od stanu, bo jeżeli ktoś, przepraszam, że brzydko powiem, ale jest w stanie agonalnym i chce nagle wstać na baczność i wypije 3 butelki na raz, no to bądźmy realistami, nie? Są sytuacje, kiedy rzeczywiście już niewiele można, ale w takim zdroworozsądkowym podejściu to jak najbardziej. Jeszcze jedną rzecz, którą nie planowałam, że to powiem, bo to o noni miało być tylko, ale jak zaczęłam o tym ssaniu agonalnym, to powiem wam, że teraz czytałam w takich wiadomościach ortomolekularnych, jest taki biuletyn, który jest rozsyłany no i w tym ostatnim chyba biuletynie przeczytałam taką informację, że skłaniają się wszyscy ci, którzy się zajmują tą medycyną ortomolekularną, czyli tą uzupełniającą o te wszystkie minerały, witaminy, uzupełniającą nasze komórki, oczywiście komórki naszego ciała, to oni apelują o to, żeby stworzyć, żeby nakłonić właściwie lekarzy medycyny konwencjonalnej do stosowania zasad medycyny integracyjnej. Mówi się, że w Polsce też już powstało nawet jakieś Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Integracyjnej, chociaż to tak do końca nie działa, jak jest to w zamyśle właśnie tamtych badaczy, żeby właśnie do tego leczenia konwencjonalnego, jeżeli ktoś podda się takiemu leczeniu, dołożyć bez żadnych konsekwencji prawnych, dołożyć również to leczenie uzupełniające. I to chciał zrobić profesor Strychowski. No niestety akurat no, nie pozwolono mu. Światowej sławy człowiek z patentami, z dorobkiem naukowym ogromnym, został pozbawiony o tym pewnowiedzie praw wykonywania zawodu. Coś nieprawdopodobnego, co się zadziało. Ale to już nie chciałam o Strychowskim teraz. W każdym razie to stosowanie noni, które my preferujemy, o którym mówimy, jakby nie wyklucza też, bo ja sama tego doświadczyłam nie tak dawno, nie wyklucza też terapii konwencjonalnej, jeżeli jest taka potrzeba i taka konieczność. I wtedy dopiero są efekty. I wtedy rzeczywiście człowiek staje na nogi. Dziękuję, bo się rozgadałam trochę za dużo Nie no, może. super, świetnie, że wspomniałaś o profesorze Fydrychowskim, ten pamiętny jego film z całą opowieścią, dlaczego pali swoją legitymację lekarską, bo przecież spalił ją oficjalnie i to było chyba z dobre pół godziny opowiadał o tym i przecież człowiek z tak wielkim dorobkiem, no tak niezwykły człowiek i go jakieś tam szczawie z izb lekarskich, nie no, po prostu nieprawdopodobne to jest, nie no, ale co zrobić? Co zrobić, kiedy pieniądz ludzi przewraca i to masowo przewraca dzisiaj ludzi, po prostu zachłanność ta na kasę. No i to ego jakieś rozhukane, rozbujane, bo ktoś skończył tam parę lat medycyny jakieś tam i mu się wydaje, że on wszystko wie więcej niż gościu, który ma 50 lat za sobą doświadczenia, niezwykłego praktyki i tak dalej. No ale nie będziemy tutaj dalej kontynuować tematu. A jak ktoś nie wie, może rzucić sobie hasło profesor Fredrychowski, film jeszcze gdzieś tam krąży, bo tam YouTube oczywiście rzuciło zaraz, wiecie, jak to jest tutaj u nas, nie? Dbają o to, żebyśmy dobrze myśleli, różni ludzie i tak dalej. Dobrze, moi drodzy. Zuzieńko, bardzo Ci dziękuję. Świetne, świetne rzeczy, świetne sprawy. Przejdźmy może teraz do paru historii. Tydzień temu się widzieliśmy, więc minął tydzień. I na pewno się parę rzeczy ciekawych wydarzyło, związanych właśnie z działaniem Noni. No i chciałbym, żebyśmy się podzielili po prostu, żebyśmy się podzielili. Mamy ktoś z Was? Czym ja mam zacząć swoją? Bo mam historię taką fajną. Tuż przed, informację dostałem tuż przed weekendem, a dzisiaj robiłem zamówienie takie jeszcze ekstra, dodatkowe, niedawno przed spotkaniem. Mam osobę, która 6-7 miesięcy temu
kontaktowała się ze mną, no przez to, że gdzieś tam zaczęliśmy pisać na Messengerze i tak dalej. I zaczęła korzystać z Noni ze względu, znaczy brać Noni dla swojego męża. Męża, który miał problemy cukrzycowe i tak dalej, i tak dalej. No i okej, miesiąc, drugi, potem bezpłatna skrzynka. Nie. I potem jakieś 4-5 miesięcy temu, może 4 miesiące temu, troszkę, oczywiście zamawiała co miesiąc sobie te trzy skrzynki, żeby mieć bezpłatną i znowu, ale czułem po rozmowie, że coś ukrywa, coś jest nie tak, coś jest kompletnie, no coś jest nie w porządku, nie? I mówię, wszystko gra tak, nie no, wszystko dobrze, ja zamawiam, chcę i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, i to wyjaśniła teraz właśnie, że 5 miesięcy temu wykryto u niej guza piersi, to poważnego, dużego. Po wszystkich badaniach okazało się, że, no, że jest raczysko i mogą być wielkie problemy. No, ale jest taką osobą bardzo, ja wiem, no, zrobiła sobie tam te badania i właściwie wszystko zawisło. Z wiarą, że Noni będzie, że Noni da radę, że Noni będzie pomagało i tak dalej. No i minął tam miesiąc, minął drugi, znów zamawiała. Znów jakieś tam badania miał. Okazało się, że ten guz jest mniejszy. Jest troszeczkę mniejszy po tych badaniach wszystkich. Zrobiła kolejne, znów trochę czasu minęło. No i mówi mi teraz, że była na badaniach dokładnych, dostała tam te wszystkie wyniki, poszła do pani profesor i pani profesor powiedziała, że jeszcze ściutko. Po prostu. Nic tam nie ma już. Nic nie ma. Jest pani zdrowiutka i po prostu jest ekstra. No tak podekscytowana była, ale mało tego. Tym swoim entuzjazmem sprawiła, że drugą osobę, ponieważ osoby, które z tymi samymi sprawami były tam jeszcze w kolejce, czy czekały, czy ja, tak zaraziła, że dzisiaj robiliśmy zamówienie na 3 skrzynki dla osoby, która ma dokładnie ten sam problem, który ona miała. Nie? Dzisiaj robiliśmy to zamówienie, dzisiaj pieniądze były przelewane i tak dalej. I powiem wam, no super, no takie historie, chcę się słuchać takich historii. Z zupełnie innego powodu to mi się zaczęło dla niej, z powodu męża. Nie, nie wcale. A w międzyczasie okazało się, że jest u niej wielki problem. No i dzięki Bogu na teraz jest on rozwiązany. Wierzę, że będzie ok cały czas, ale też dużo zaczęła czytać teraz i interesować się tym i trochę dietę zmieniać, no bo to była osoba, która jechała powiedzmy na tej klasycznej diecie, wiecie jak to ludzie mówią, dbam o zdrowie, lecą do marketu i kupują tam te wszystkie E od A do Z. Nie, no bo mówią, no bo jak inaczej, nie? Także super historia. Myślę, że no będzie rozwojowa, bo w kontakcie jesteśmy i ciekawi mnie właśnie teraz ta osoba od niej, jak to tam będzie. Wierzę, oczywiście trzymam kciuki i fajnie. Mówi, że właściwie dla męża z tych 12, potem już z 16 butelek, no to mąż wypijał skrzynkę generalnie, mówi. A tak naprawdę ona wypijała te 3 skrzynki, czyli 12 butelek wypijała z tej obawy swojej i tak dalej. Czyli coś potwierdza się, to dawkowanie wielkie po prostu miała. Mówi, 3 razy dziennie takie dawki waliła, mówi, że wierzyła, że no musi to zadziałać. No i Ależ oczywiście, to jest jakby kluczowa sprawa, jeżeli chodzi nie tylko o Noni, może w przypadku syntetycznych różnych rzeczy, no to oczywiście trzeba ostrożnie, żeby tam nie przegiąć, nie przesadzić, ale jeżeli chodzi o naturalne rzeczy, to jedyne, co może nam zaszkodzić, to, że częściej do toalety polecimy, jeżeli już cokolwiek, ale ja już oczywiście, ja mega dawki nie stosowałam, no i stosuję nadal, ale już powiedzmy nie butelkę dziennie, tylko trochę mniej. Ale nie mam żadnych sensacji ani żołądkowych, ani jelitowych, ani nic takiego. Także wszystko to idzie ku dobremu i ku zdrowiu. Ale jeżeli mogę, znaczy może to nie jest opinia, ale mnie bulwersuje, drugi raz mam zderzenie z taką sytuacją, mnie bulwersuje sytuacja, kiedy ktoś decyduje za kogoś. Powiem, o co chodzi. Właśnie jedna z pań, która też była podczas moich wizyt, że tak powiem, w szpitalu, no zainteresowała się, ale tylko tak zainteresowała się teoretycznie, po czym no jest w kiepskiej sytuacji finansowej, ma bardzo niską emeryturę, ale syn, który pracuje za granicą, ją wspiera, ją pomaga, kupuje różne odżywki i tak dalej. I ona powiedziała w takim razie, że ona no, może by spróbowała, ale no, musi tutaj poprosić syna o pomoc finansową. I syn, nie rozmawiając ani ze mną, ani tylko na tej podstawie, co tam ta matka jej mu przekazała, powiedział, że to jest ściema. I się skończył temat.
Ja mówię, to kobieta umiera, no bo już coraz gorzej jest w tej chwili, bo mam z nią kontakt na Messengerze. Jest coraz gorzej i kobieta umiera, a ktoś bliski w sumie zadecydował. Nawet nie powiedziałam, to spróbujmy, no może jednak, nie wiem, mnie to bulwersuje. To jest druga sytuacja, którą się spotykam. Inna młoda osoba, której kolega nie żyje zresztą już, miał glejaka mózgu i ja zaproponowałam, no to nie podała mi nawet kontaktu do tego chłopaka, nie podała temu chłopakowi kontaktu do mnie, tylko powiedziała, że to jest szamaństwo i ona w to nie będzie wchodzić. Czyli No, też odebrała mu szansę. Także no takie sytuacje niestety się Julia, są, zdarzają i to mnie bulwersuje bardzo. są i będą, są i będą. Ja wam opowiadałem kiedyś historię sprzed paru miesięcy, gdy przyjechała koleżanka, która no, bardzo się podekscytowała, kiedy trochę opowiedziałem historię, no i tak dalej, i tak dalej. No ale po to, żeby jakby no, ona nie jest w jakimś stanie chorobowym, przynajmniej nie wie o tym. Ale że wsparcie, więcej energii potrzebuje, ponieważ tam jakieś przedszkola prowadzi, inne rzeczy w tej Holandii, więc duży ten ubytek energii jest przy dzieciakach często, to tak jest, że trzeba się naganiać na tego i tak dalej. No i się zdecydowała. Zrobiliśmy zamówienie, poszło na Holandię. No i skończyło się. I skończyło się na jednej skrzynce, chociaż wszystko było dokładnie opowiedziane. Później się okazało, że ma syna lekarza, młodego lekarza, który niedawno jest po studiach, właśnie rozpoczął praktykę, no i jej wytłumaczył. Więc jakby to już cóż możemy poradzić, nie? No, są takie sytuacje, są takie, ale miałem znowu też taką sytuację, jeszcze gdzieś tam ona ze starych czasów i teraz już na nowe trzy przełożyła. To było przez Rysia Wodziackiego. Taki gościu, sportowiec tutaj, taki zaangażowany, już taki dosyć wiekowy, jego żona na nowotwór zachorowała. I właściwie w momencie, kiedy już była w bardzo ciężkim stanie, zdecydowali się, żeby ją wesprzeć. No i poszło tam trochę tego, no nie, ale ten stan był już naprawdę zaawansowany, bardzo, bardzo, bardzo wielki problem, że zmarła, po prostu zmarła, nie? No niestety, tak się stało, że zmarła. Natomiast dla niego było to tak ogromną lekcją, że on zaczął korzystać. On zaczął korzystać, mimo że u niego nic nie było. Potem znów dał spokój, niedawno go spotkałem. Zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, no gdzieś tam widziałem, mówi, że pan ma noni, nie? Ja mówię, no mam trzecią generację, mówię, no a jak widzę, że pan tak w miarę w kondycji, o nie, miałem z sercem problemy i tam miałem jeszcze coś. Mówię, no to co, to może wrócić? No a jak jest możliwość? Ja mówię, no jest możliwość, nie ma problemu. No nie, to się nawet nie zastanawiam. No i następna osoba gdzieś tam, wiecie. Także też w sytuacjach takich, których z punktu widzenia kogoś poleciło się komuś, no i niestety sytuacja była taka, że to było za późno, że to było coś tam nie tak. To nie znaczy, że już jest przegrana sprawa. No wszystko zależy od ludzi. No, tak jak tu Zuzieńka mówisz tutaj, w takiej sytuacji syn zadecydował, nic nie wiedząc, nawet powiedzieć, mama, daj mi telefon, może tam do kogoś, kto ci to polecił, bym porozmawiał, bym się dowiedział. Tak mieliśmy kiedyś sytuację ze Stasiem, nie, Krysiu? Ze Stasiem z Gdańska i z tym stwardnie rozsianym, kiedy mama chora, a on chciał wiedzieć, on wszystko i on tutaj latał w koło, żeby pomóc tej mamie przecież, nie? Także, no co, no ludzie są, jacy są i wiecie, jak to jest, no. Różne są sytuacje. Ja już mówię, czasami się trzeba przyzwyczaić do tego, że potem ktoś ci mówi tylko, że no. Ja też miałem tu blisko sytuację. Byliśmy niedawno na jakimś tam pogrzebie mamy jednego z moich znajomych po prostu, który kiedyś był nawet na spotkaniu ze mną, a naszym tutaj jeden raz wszedł. Potem powiedział, a tam. Potem się okazało, że mama ma nowotwór i że to jest bardzo poważna sprawa. Od nowotworu piersi się zaczęło. I potem, że już ostatnie 3 miesiące przeleżała w hospicjum, w stanie tym terminalnym. No i dzwoniłem i mówię, słuchaj, może byśmy coś zrobili, może by pomóc. Ale już się nic nie pomoże, nasze wszystkie terapie są już za późno. Już nie ma sensu żadnego i tak dalej. Ja mówię, no ale wiesz, ale żyje, nie? No ale co zrobisz? No, słuchajcie, no to są trudne rzeczy i one zawsze będą trudne, one zawsze pozostaną trudne i jeden zrobi wszystko, żeby pomóc, wszystko naprawdę i będzie robił naprawdę, co może tylko. Wiemy, że bariera finansowa i tak dalej, ale wiele rzeczy, jak jest chęci się chce i jest dobre nastawienie, to się znajduje rozwiązania. Kurczę, przecież mieliśmy przez te lata ludzi, którzy potrafili klientów znaleźć, potrafili na tyle wypracować sobie, żeby można było mieć te dwie czy trzy skrzynki ekstra dla kogoś chorego na przykład, nie? Także no, to zawsze jest to do rozwiązania, jeżeli się chce, jeżeli chce się naprawdę, gdzieś tam patrzy w taki sposób,
nie wiem, ten poziom empatii jest wielki w człowieku. No i tyle, nie? Dobra, ja, żeby to się rozgaduje się, a tu maj, słuchajcie, środek weekendu. Kto tam powie coś dalej, następnego? Śmiało, ja wiem, że Krysia zawsze coś ma, po takim tygodniu to ona na pewno coś ma takiego, że szok. Co? To znaczy raczej nie, ale jak opowiadałeś, bo generalnie na moim tarasie spędziłam weekend, trawkę przycięłam, kwiatki posadziłam i tak dalej. Także weekend pełną buzią, pogoda była fajna, ale jak opowiadałeś o pani z nowotworem piersi, to przypomniało mi się, jak, to było kilka lat temu, bo przecież my korzystamy z Noni już sporo lat, od 2000. No 20. No właśnie. Małgosia, moja taka koleżanka z Nowej Soli, która jeszcze jak mieszkałam na Kościuszki, mieszkała piętro wyżej, ona nawet na naszych spotkaniach też była. Miała problem raz, że najpierw to miała problem właśnie, miała problemy z guzami w piersi. Jakieś dwa guzki miała i poszła do jakiejś tam do szpitala, wzięli jej próbki oczywiście i nie wiem, już teraz nie pamiętam, czy to było jakieś złośliwe, czy nie złośliwe, w każdym bądź razie zaczęła pić Noni i słuchajcie, rozpuściło jej się wszystko. Także to było, ja już od dawna wiem, że w piersiach po prostu, jeżeli coś się tworzy, to Noni po prostu to wywala, rozpuszcza i koniec, kropka, nie ma o czym mówić. No i później Małgosia, ona już była po 40, miała problem, chciała mieć dziecko i również Noni jej pomogło. Ona jeździła, chodziła po lekarzach, jeździła do sanatorium, różne tam jakiś zabieg przechodziła też, żeby mogła zajść w ciążę. I słuchajcie, ja jej w końcu, ja już chyba wam o tym mówiłam, ale przypomnę jeszcze raz. Ja jej mówię: Małgosia, pij tego, no niedużo, pij i nogi wysoko do góry i staraj się zobaczyć, że będzie dobrze. Słuchajcie, po 3 miesiącach, jak zaczęła pić, po 3 miesiącach zaszła w ciążę. A przedtem lekarze, sanatoria, nic jej nie mogło pomóc, nie? A tutaj jednak, czyli Noni również stąd wnoszę, Noni pięknie reguluje hormony w organizmie. Nie wiem, musiało coś być to z hormonami. Poza tym jak miała problem endometrioza i to też Noni wszystko pokonało, słuchajcie. Jej chłopak teraz jest w której klasie? Chyba już w 4. albo w 5. To naprawdę fajny, ładny chłopak, zdrowy. Małgosia jest szczęśliwa i no, a ja razem z nią, nie? Także Noni naprawdę potrafi rozwiązać wiele, wiele problemów, tylko trzeba po prostu zacząć je używać, zacząć Noni używać. Jak się nie używa, to nie pomoże. Jak się nie używa, rozwiąże to na tego pewno problemu. pomoże. To prawda. Warunkiem jest, żeby stosować, bo inaczej no to na samej teorii to można się podekscytować. No dobrze, trochę pozytywnego myślenia, fajnie, dobrze. Ale okazuje się, że to za mało, za mało. Gdzieś ta biochemia musi gdzie pojawić właściwa, odpowiednia. Kto ja jeszcze coś powie? Basia na pewno coś powie, bo tak siedzi, tak się zasypiła, chwilę zamyśliła, ale pewnie chce coś powiedzieć. Mówi, kurczę, nie chcą mi dać dojść do głosu, a ja chcę coś powiedzieć. A może też w sumie panie, bo wszystko, właśnie to mówicie wszystko o tych samych sytuacjach, podobnych w każdym razie. I my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak skomplikowany jest nasz organizm. I nie jesteśmy w stanie się zdiagnozować tak do końca. Nigdy. Nigdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo ilość badań, które by trzeba było zrobić, jest po prostu nie do przejścia. Tak praktycznie, no na co dzień, patrząc na to praktycznie. Dlatego trzeba robić coś, żeby ten nasz organizm miał możliwość samoregulacji, nie? To co możemy innego wybrać, jak nie taki owoc, który daje nam właściwie wszystko, co organizmowi jest potrzebne. I nie mamy pewności, czy jesteśmy do końca zdrowi, prawda? I to jest coś, co żadne z nas, większość z nas w ogóle nie bierze pod uwagę, że coś się może tego złego dziać, bo nic nie czujemy.
A zaczynamy czuć dopiero, jak już jest późno, nie? Nie mówię, że za późno, ale późno. No nic. Tyle. No dobra, ale cenna uwaga tutaj właśnie, jak najbardziej, dokładnie, dokładnie. To jest prawda, to skomplikowanie organizmu, tak, ale tak często ludzie właśnie prosto mówią, o już, teraz już biorę witaminę taką, już, o teraz już dobrze, już ja już zdrowy jestem, prawda, albo to, albo tamto. A tutaj to nie jest wcale takie proste i takie oczywiste. Dobrze, ktoś tam jeszcze coś powie? Śmiało, parę słów. Byśmy wyczerpali przynajmniej tych, co kamery mają włączone. No Co? właśnie, stara maksyma, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, a którą niektórzy mamy? Się chowają się niektórzy, bo się boją porozmawiać? No, no nie. Wstydzą się chyba. Fajnie. Słuchajcie, dobrze, to jeszcze wróćmy do tego 13 maja, bo to już niedługo, to jest przyszły weekend. Czekają nas naprawdę bardzo ciekawe wykłady. Powiecie, dziewczyny, dwa, trzy słowa tylko o tym takim, wiecie, jako wędkarz kiedyś, teraz o spinning, tylko z tą sztuczną przynętą, jak chodzę, to sobie tam łowię i puszczam te ryby z powrotem, ale kiedyś jako taki wędkarz klasyczny, to najpierw trzeba było zanęcić, nie? To się wsypnąć trochę kukurydzy, słuchajcie, tam jakiejś pszenicy gotowanej, żeby ta rybka podeszła, i wtedy można było łowić. To chodziło o łowienie ryb tutaj. Spróbujmy zachęcić, ale tak nie w tym kontekście dokładnie. Bo może ktoś tu jest, kto jeszcze się zawaha, zastanawia, co macie dziewczyny na sobą. Króciutko, tylko parę słów. Najpierw ZUS-ie, bo ja to będę mówić tylko o tym ogólnie. Co potrzeba i dlaczego. Chciałabym zrobić takich kilka slajdów, które by ludziom uzmysłowiły konieczność w ogóle no, używania tej żywności funkcjonalnej, która wpływa na nasze zdrowie. Ale chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Akurat tak mi się złożyło, że kilka osób, które w ogóle niewiele wiedzą, no i bardzo niewiele wiedzą, też będzie prawdopodobnie na tym naszym spotkaniu. Więc musimy też to wziąć pod uwagę. No. Super, jasne. A Zuzieńko, ty? No właśnie, ja podjęłam się takiego tematu jak serce i układ krążenia. I przygotowując, jeszcze nie mam skończonej tej prezentacji, ale przygotowując ją, widzę, że to jest naprawdę bardzo obszerny temat i muszę tu skupić się na najważniejszych rzeczach, żeby rzeczywiście za bardzo nie wchodzić w jakieś zawiłości anatomiczne też, ale jednocześnie pokazać potencjał noli właśnie w przypadku schorzeń związanych z sercem i z układem krążenia. Szczególnie w kontekście to, co Wojtku powiedziałeś nie tak dawno, w kontekście COVID-u, czy tych nieszczęsnych różnych substancji, które nam usiłują, może już teraz w mniejszym nasileniu strzyknąć. O tym będę chciała powiedzieć. I również o tym, co teraz mówiliśmy, o takim szerokim działaniu, że to nie jest jedna substancja, akurat no nie jest na przykład skopoletyna, albo kwercetyna, albo coś tam jeszcze innego, czy iridoid jakiś tam, który działa na układ krążenia, albo na serce, albo na naczynie krwionośne. Nie. Chodzi o to, że noni zawiera tak wiele składników, które działając kompleksowo powodują to, że te nasze organy lepiej funkcjonują. I w tym kierunku raczej. I to właśnie teraz to, co Wasia powiedziała, mam dylemat, czy mam też mówić o noni, Waldku, czy powiesz o noni, skąd pochodzi i tak dalej, ten wstęp taki. Tak, ja tu to opowiem tak? O samym. Dobrze, żeby już nie tracić czasu na ten to. Tak, tak, żeby dobrze. Jakby już ja nie będę wchodził w żadne naukowe rzeczy, powiem to już dla was. No. Natomiast generalnie troszkę samej historii o tym, kiedy myśmy poznali, bo to przecież 20 lat jest, kiedyśmy poznali, no nie, a że to się tam te 20 lat temu nie urodziło, tylko że to jednak ma swoją piękną historię, ma te miejsca szczególne, gdzie rośnie. Ma metody, którymi najlepiej jakby je przygotowywać do tego, żeby nam najlepiej służyło. Także o tym kilka rzeczy, nie? Jak najbardziej, tak. Słuchajcie, dobrze. Ja myślę, że to chyba jak mamy, to mamy. Mamy 38, 20, więc i tak za minutkę, za dwie Zoom nam by tu kończył spotkanie. Fajno, dzięki, że się mogliśmy spotkać. Tej końcówki weekendu, tego najdłuższego, że tak powiem, majowego wam życzę udanej, fajnej.
poniedziałek się widzimy. No i poniedziałek to już będzie ten tydzień, kiedy będzie spotkanie. Poniedziałek, później czwartek i później Łódź. Także już się nie mogę doczekać tego, ale super, super. Będzie świetnie. Dobra. Moi drodzy, wszystkiego dobrego i do poniedziałku. Trzymajcie Miłego się. Wieczoru, dziewczyny i chłopaki. Bye, bye. Do zobaczenia. Hej, hej.